po zwycięskiej walce w drugiej rundzie. Jest z nami Krzysiek Rogowski. Krzysiek, trzeba przyznać, podreperowałeś dzisiaj bilans z rywalem, z którym walczyłeś w debiucie. Przedtem wygrałeś trochę szybciej, dzisiaj w drugiej rundzie, ale widać było, że już nie miał ochoty dalej walczyć. No tak, no po prostu chciałem poboksować nawet 6 rund, jakby się udało z tym zawodnikiem. No ale po prostu, no jak nie boksował, to musiałem to szybciej skończyć, ponieważ przygotowuję się trochę na 6 grudnia, gdzie mam start bardziej poważny, a to taką, powiem, bardzo dobry sparring, żeby zrobić, żeby się pokazać trochę, jak się boksuje. No to nie myślą, że jeżdżę do Anglii, czy do Kanady, czy będzie gdzie, to zaraz przygrywam do kretesu. Nie, wcale tak nie jest. Ja naprawdę daję z siebie serce na ringu i chcę wygrywać, no a że są inne werdykty, to nie jest moja wina. No trzeba, że tak powiem, no może trochę więcej doświadczenia się łapie, no i języka trochę może, a tak to tam po prostu, no lecę, wiadomo, popracować, żeby boksować z najlepszymi, a nieraz nie można. No trzeba boksować nawet z gorszymi od siebie, ale trzeba pokazywać, że na co cię stać, no i poboksować, no. Ale miałeś gdzieś w głowie to, że wcześniej wygrałeś z nim bardzo szybko. Nawet rano mówiłeś, że musisz uważać, tak? Bo nastawisz się na to, żeby szybko go skończyć, to może coś przypadkowego wejść, ale widać było, że jednak skupiłeś się na tym, żeby go po prostu rozpracować. Czy coś zaskoczył cię czymś, czymkolwiek? Nie, chyba raczej nie. Po prostu wchodziłem, chciałem zrobić swoje. Po prostu nie chciałem skończyć też w pierwszej rundzie. Chciałem przeboksować 6 rund, żeby się też sprawdzić, taki lepszy sparring zrobić przed wyjazdem 6 grudnia. No, no nie udało się. Boksowałem. Dalej nie mogło dojść do tej walki, no bo w ogóle nie boksował. No wchodziłem lewy, prawy, parę sierpu weszło, już głowa bolała, widziałem jego i no co zrobić, no jest, że tak powiem, moc, jest wszystko, no byle boksować walki lepsze, jeszcze raz lepsze i do przodu, no. Już któryś raz wspomniałeś dzień 6 grudnia, możesz powiedzieć, jaka czeka cię walka i z kim? No prawdopodobnie, jeszcze dokładnie na 100% nie wiem, ale 6 grudnia wlot na Maltę, poboksować z Rosjaninem o pas. No zobaczymy, jak to będzie, no myślę, że polecę i powalczę, no i myślę, że zdobędę, no jestem bardzo dobrze przygotowany. Chciałem pokazać nawet tutaj, że 6 rund wytrzymuję bez żadnego ale i robię wszystko, co narożnik ode mnie chce. No po prostu, no przeciwnik na to nie pozwalał, no to co miałem zrobić? No trzeba skończyć szybciej, żeby po prostu nie pokazywać, jacy są zawodnicy. Czyli jak rozumiem, ta walka na Malcie to jeszcze takie ambicje sportowe, no bo nie oszukujmy się, pewnie lepiej zarobisz w Anglii, ale tam jedziesz jeszcze dla takich celów sportowych. Tak, no ja wiadomo, że bez sponsora, bez, że tak powiem, ludzi, którzy pomagają finansowo, psychicznie i fizycznie, to też trzeba, że tak powiem, jechać, zawalczyć, ale wiadomo, no chciałbym zdobyć jakiś pas, pokazać, że nam stać mnie na to, no i pokazać, udowodnić niektórym niedowiarkom, że jeździłem czy do Anglii, czy do Kanady, nie przygrywać, tylko po prostu zawalczyć. Przygrywałem w bardzo dobrym może stylu, naprawdę i niesłusznie, no to nie jest moja wina. Ja po prostu jechałem, że tak powiem, do dżungli lwa, żeby po prostu się pokazać, ale nie przegrywałem tam z kretesem, tylko naprawdę pod bardzo dobrych walkach i mam może takie oferty, żeby jeździć, boksować o pasy, żeby po prostu się pokazać w bardzo dobrej sprawy. W takim razie powodzenia na Malcie i dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo i wszystkich zapraszam do oglądania. Myślę, że nie narobię wstydu, że powalczę o dobre sukcesy i dobre walki zrobię. Dziękuję.